Państwo pozwolą, zacznę dziś od dwóch tematów, które są wciąż dyskutowane. Powiemy mianowicie o próbie puczu, nieudanej próbie puczu i o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zaczniemy od tego drugiego wydarzenia, do którego nie musiało dojść, jak wynika ze słów premier Beaty Szydło. Ja mówiłam Cameronowi, zaraz po referendum, nie podoba ci się wynik, no to po prostu nie drukuj. A on wydrukował, bez sensu. Pamiętamy wciąż nieudaną próbę puczu, kiedy to Rada Mediów Narodowych usiłowała usunąć z telewizji narodowej prezesa Kurskiego. Śledztwo wykazało, że za zamachem na apolityczność telewizji stał przewodniczący Rady, wiceminister kultury Czabański, przekupiony przez Platformę Obywatelską, która obiecała mu posadę w TVN-ie. A oto co nam powiedział prezes Kurski. Jestem szczęśliwy, że od razu wiedziałem, co robić. Trzeba się odwołać do woli narodu. Naród decyduje. Oczywiście. Spojrzałem na zegarek, pomyślałem, że naród zastanę jeszcze w pracy. Wziąłem auto i pojechałem do siedziby narodu na Nowogrodzką. Suweren był w gabinecie, wziął telefon i rozstawił tę całą radę po kątach. A wynika stąd nauczka, że nie wolno robić nic wbrew suwerenowi. Ja tutaj jeszcze dodam, że suweren mnie przekonał, że nie powinnam skrywać uczuć, więc przywiesiłam flagi Unii Europejskiej, które, jak wszyscy pamiętają z moich wystąpień, zawsze były dla mnie najbliższą sercu świętością. Chcę też oświadczyć z całą mocą, że Polska z Unii nie wyjdzie. Co więcej, my z suwerenem będziemy Unię naprawiać i doprowadzimy do tego, że to Unia wyjdzie z Unii, a my zostaniemy z Węgrami. Zupełnie niespodziewanie dziś po południu wylądował w Warszawie prezydent Barack Obama i spotkał się z prezydentem Dudą. Rozmowa bez świadków skończyła się przed chwilą. Obama już odlatuje, a nasz prezydent od razu na gorąco opowie nam, o czym była mowa. Czekamy z niecierpliwością. Zaraz powiem, zaraz. Jeszcze tu widzę na monitorze, samolot się nie wzniósł w powietrze. Minister Macierewicz mi mówił, że oni tam mają na pokładzie takie urządzenia podsłuchowe, że słyszą, co my tu mówimy. Widzę, że już leci, ale może jeszcze być za blisko. No, teraz już mogę, więc prezydent Obama przyleciał tutaj, żeby osobiście mi przekazać, że jest oburzony, że zmanipulowano tłumaczenie jego przemówienia podczas szczytu NATO. Powiedział, że chce jeszcze raz podkreślić, że naszą demokracją jest po prostu zachwycony. No, wypił ze mną brudzia i dał po przyjacielsku trzy bardzo cenne rady. Powiedział, że trzeba po pierwsze wyrzucić Rzeplińskiego, rozgonić opozycję i wreszcie posadzić Tuska. Tylko żeby mu nie było za wygodnie, to w takiej niedużej celi, o takiej, może być obok Wałęsy, to fajnie by było. Wycieczki szkolne za jednym zamachem by obydwu oglądały. A więc już niedługo nasza młodzież będzie mogła w ramach lekcji historii oglądać tych, których dosięgła już ręka sprawiedliwości. Ale ta ręka może mieć, pamiętajmy, również sympatyczne oblicze. Jan Pospieszalski w swym popularnym programie postanowił przybliżać sylwetki członków rządu Beaty Szydło. Oto Patryk Jaki. Pyta pan, jak się zostaje wiceministrem sprawiedliwości i dlaczego to ja zostałem. Na mnie padło to wyróżnienie, no więc owszem, trochę trzeba się było zakręcić, potem chwycić okazję i trzymać ją mocno, ale to oczywiście nie wszystko. Zadecydowały moje przymioty wrodzone. Kiedy tak tu sobie siedzimy nad sadzawką, ogarniają mnie wspomnienia. Ja zaczynałem jako model męski,
to ciężka praca nosić te ciasne, uwierające w pasie garnitury. Na szczęście partia szukała młodych talentów i wreszcie tam na górze ktoś zauważył, że tu w garderobie kryje się skarb. Czyli po prostu ja kupiłem sobie kodeks karny, mam tu w kieszeni, kiedyś przeczytam, na razie szykuję ze Zbyszkiem, ministrem, reformę polskiego sądownictwa. Trzeba powyrzucać tych wszystkich, tak już kończę, sędziów, którzy nie chcą słuchać suwerena. Suweren, o którym sporo dziś mówiliśmy, występuje zazwyczaj w roli surowego ojca, a przecież i on potrafi się śmiać. Oni wierzą, że ja za 3 lata zrobię wybory. No.